Rozmowa dnia. Zuzanna Dąbrowska i nasz gość. Naszym gościem jest minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Życzę Państwu miłego dnia, bo tak nie mrała to dzisiaj pogoda. Pogoda okropna. Mam nadzieję, że dzień dla Państwa będzie udany. Na razie nie wiadomo, jaki to będzie dzień dla pani premier Ewy Kopacz, która cały czas musi się mierzyć z problemem czwartku. Prezydent Andrzej Duda odpowiedział na jej wczorajszy apel negatywnie. Powiedział, że nie przesunie terminu posiedzenia z czwartku na piątek. Czy w związku z tym dalej nie wiadomo, co zrobić ze szczytem na Malcie, nieformalnym unijnym szczytem? No wiadomo, że w tej chwili w sytuacji zmiany rządu w zasadzie jedyny silny mandat, który ma reprezentant Polski, to właśnie prezydent, bo ten szczyt, chociaż nieformalny, ale jednak nadzwyczajny, adresowany jest do głów państw i szefów rządu. Więc skoro premier ustępuje, a następny rząd no nie będzie jeszcze powołany, to w gruncie rzeczy tylko prezydent ma ten silny mandat w ręku. Natomiast myślę, że ta propozycja, ja nie wiem, czy rzeczywiście definitywna jest ta odmowa, bo wydaje mi się, że kancelarie jeszcze mogą ze sobą uzgodnić ten termin. Byłoby lepszym rozwiązaniem dla Polski, bo nie wyobrażam sobie, żeby w tym wypadku przy odmowie uczestnictwa w szczycie przez prezydenta Dudę, no pozostało polskie krzesło pustym. A dlaczego pani premier Ewa Kopacz nie może pojechać? PiS deklaruje bardzo precyzyjnie, że jest w stanie ogłosić przerwę, że te obrady mogą być przełożone na późne popołudnie. Ja nie chciałbym komentować w ogóle tych wszystkich odpowiedzi, sugestii i takiego dziwnego dosyć postępowania ze strony Kancelarii Prezydenta, bo w tej chwili już na pewno od paru dni Kancelaria Prezydenta wie, że te daty się pokrywają. Tłumaczenie, że w godzinę się można udać na Maltę, też jest średnim wyjaśnieniem. Nawet jeżeli tę przerwę by Sejm podjął w drodze uchwały, ale najpierw przecież musi być zaprzysiężenie, więc cała ta procedura po to, żeby podjąć ważną uchwałę, musiałaby się odbyć. Ona też wymaga pewnego czasu. Ja uważam, że problem jest po prostu sztuczny i że dla powagi jednak zachowania powagi wydaje mi się, że tutaj odpowiedzialność, taka czysta odpowiedzialność ze strony Kancelarii Prezydenta jest niezbędna. A czy to nie jest tak, że PiS i Platforma po prostu nie potrafią się powstrzymać i muszą toczyć ze sobą tę walkę, do której są przyzwyczajone od lat? Ja dlatego mówię to i powiedziałem, że po stronie Platformy powinna być pełna odpowiedzialność i elastyczność, natomiast trudno nie zrealizować też zadania, które stoi przed rządem w momencie pierwszego posiedzenia Sejmu, właściwie przed panią premier, podania rządu do dymisji. No przecież to jest nie tylko zwyczaj, ale to jest wymóg. Donald Tusk podawał się do dymisji pisemnie. I można to zrobić również pisemnie, ale uważam, że w tej sytuacji, która jest, też nasi partnerzy w Unii Europejskiej oczekują silnego polskiego głosu, zwłaszcza, że byliśmy aktywni, bardzo aktywni, między innymi negując na przykład automatyzm przy decyzjach dotyczących imigrantów. Ten wątek będzie bardzo ważnym wątkiem tego szczytu. To nie jest szczyt podejmujący decyzję, ale przygotowujący decyzję na szczyt grudniowy. W związku z tym potwierdzenie polskiego stanowiska jest niezbędne. I myślę, że z tego punktu widzenia właśnie tym bardziej odpowiedzialność po stronie prezydenta jest podwójna. Anna Strażyńska będzie pana następcą. Tak, cieszę się z tej nominacji i muszę powiedzieć, że pomimo, że mamy różne poglądy w niektórych kwestiach, bo przecież nieraz rozmawialiśmy, to także w tym czasie mojego administrowania dobrze ze sobą współpracowaliśmy. Myślę, no bo członkiem jest cały czas członkiem rady przy ministerstwie. Jest członkiem ciała doradczego, którym jest Rada do Spraw Cyfryzacji, ale ważniejszym obszarem naszej współpracy był Narodowy Plan Szerokopasmowy. Współpraca zarówno w Wielkopolsce, jak i na Mazowszu w dwóch bardzo dużych projektach dotyczących realizacji budowy sieci szerokopasmowej internetu, ale niezależnie od wszystkiego uważam, że również w innych tematach podczas rozmów bardzo konstruktywnie, nawet mając różne poglądy, prowadziliśmy te rozmowy, a ja bardzo cenię i merytoryczną
stronę pracy pani Strażyńskiej, czyli poprzednie także działania, jak również takie pełne zaangażowanie w ten temat. Uważam, że to bardzo ważne cywilizacyjne wyzwanie dla Polski. Jeżeli w tym obszarze mielibyśmy konstruktywny dialog i taką rzeczywistą chęć osiągnięcia efektu tego skoku cywilizacyjnego, to z pożytkiem dla Polski i dla Polaków powinno mieć to miejsce, więc deklaruję również swoją współpracę. Anna Strażyńska była szefową Urzędu Komunikacji Elektronicznej, no ale Platforma nie chciałaby była dalej szefową tego urzędu. Mimo to, tak jak pan powiedział, współpraca istniała, tylko oparta jednak na krytyce dość fundamentalnego sposobu budowy tych sieci szerokopasmowych. Anna Strażyńska sprzeciwiała się systemu opartemu na aukcjach. Mówiła, że trzeba się skoncentrować No to różne tematy. Mówimy w tej chwili o zarówno mobilnym dostępie, jak i dostępie tym stałym, stacjonarnym. Natomiast jedno drugiego nie wyklucza, wręcz odwrotnie, uzupełnia, musi uzupełnić. I jeżeli mówimy o jakości tego dostępu, to oczywiście wyzwanie wynikające z Europejskiej Agendy Cyfrowej jest aktualnym i co więcej, bardzo realnym. Znaczy, nie mam wątpliwości, że w Polsce osiągniemy te standardy i nawet je przekroczymy, że dziś budujemy infrastrukturę bardzo nowoczesną. Problemem dużo większym w moim odczuciu są wyzwania natury kompetencyjnej i to dotyczy to zarówno nas wszystkich, jak i na przykład administracji. Żałuję, że Prawo i Sprawiedliwość chce rozdzielić te dwa obszary, bo właśnie cyfryzacja w zakresie administracji jest tym wyzwaniem najpoważniejszym i wydaje mi się, że to połączenie w obecnym stanie daje bardzo dużą korzyść z tego tytułu, a nie odwrotnie jest kłopotem. No ale to już jest kwestia pewnej polityki i wizji funkcjonowania państwa. Tak. Natomiast bardzo poważne środki w tej perspektywie, a więc program operacyjny Polska Cyfrowa, właśnie skierowany na uzyskanie tych efektów, to jest też zadanie, jak te środki wykorzystać najbardziej efektywnie. I żeby było ciekawiej, właśnie w tym obszarze uważam, że mieliśmy bardzo dużo punktów wspólnych i spójnych, jeżeli chodzi o zrewidowanie poprzedniego modelu używania, krótko mówiąc, tych środków. Dziś ta efektywność, zresztą w obecnej perspektywie przygotowana przez nas w resorcie, przy pierwszym konkursie już wdrożona, a przy następnym ogłoszona, myślę, jest daleko lepsza. A mechanizm ogłaszania konkursów oparty o infostrategię, a więc bardzo szczegółową analizę właściwie każdego adresu w Polsce jest bezprecedensowy w Europie. To największy operacyjny program w Europie skierowany na ten cel, myślę o cyfryzacji i informatyzacji kraju. Jaki będzie rząd Beaty Szydło? Bo powiedzieliśmy teraz o czymś, z czego pan jest zadowolony, czyli Anna Strażyńska, kandydatura Anny Strażyńskiej. A poza tym Platforma bardzo ostro, od razu, 5 minut po wczorajszej konferencji skrytykowała właściwie prawie wszystkich ministrów, wicepremierów. No, można szukać tych plusów i myślę, że pewnie takim też dobrym partnerem do dialogu konstruktywnego, ale z dwóch różnych punktów widzenia pewnie będzie minister, wicepremier Mateusz Morawiecki. Można kilka osób tego rodzaju znaleźć i zawsze wolę patrzeć optymistycznie, zanim zwłaszcza rząd rozpoczął tę pracę, więc raczej po czynach i tych pierwszych działaniach wolałbym oceniać. Rzecznik rządu Cezary Tomczyk za głowę się wczoraj łapał przy dziennikarzach. Pan się nie łapie za głowę? Ja się w ogóle nie łapię, dlatego że dla mnie to było dosyć oczywiste i mówiąc szczerze, nie wyobrażałem sobie, że powstanie rząd prezesa Kaczyńskiego bez, bo teraz rozmawiamy o tych najważniejszych postaciach, czyli bez Antoniego Macierewicza, bez Zbigniewa Ziobro, czy Mariusza Kamińskiego, czy innych kilku głośnych osób, które się w nim znalazły, bo on ma być bardzo politycznym rządem i też nie mam wątpliwości, że prawdziwym prezesem Rady Ministrów, czy też nadpremierem, bo przecież formalnie w rządzie nie jest, jest prezes Jarosław Kaczyński. Mówiliśmy o tym zresztą głośno i również ja, nawet w tym studiu, mówiłem, należy czytać te dokumenty, które znikają ze stron, należy wsłuchiwać się w zdementowane informacje, bo te będą prawdziwym, realizowanym programem. No i tak się w gruncie rzeczy stało. No, nie wiem, jak ocenią to sympatycy i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. A to jest rząd na 4 lata, na całą kadencję? Nie sądzę. A na ile? A to ja nie jestem wróżką i prorokiem, ale jak mnie pani redaktor zapytała, czy na 4 lata, to odpowiadam, w moim odczuciu zdecydowanie nie. Lata zamieniałbym na miesiące.
13 listopada zbierze się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Wcześniej wybory szefa klubu. To są dwa dni, 12-13, niesłychanie ważne dla Ewy Kopacz, która będzie walczyła o utrzymanie przywództwa. Czy sądzi pan, że tym przywództwem na początek można się podzielić? Krótko mówiąc, Ewa Kopacz na przykład zostaje szefową klubu, a nie szefową partii albo odwrotnie? Zawsze byłem przeciwnikiem jednowładztwa i to niezależnie od tego, czy jest to dzisiaj, czy wcześniej, czy w sytuacji opozycji, czy w sytuacji ugrupowania współrządzącego. To kolektywne zarządzanie polega na tym, że rzeczywiście przy zadaniach, które stoją przed nami, warto się nie tylko konsultować, dzielić, wypracowywać wspólnie te decyzje, ale przede wszystkim na tym polega mechanizm demokratyczny i kumulowanie takich funkcji. Funkcji bardzo istotnych, bo szefowanie klubowi parlamentarnym to jednak coś innego niż zarządzanie całą strukturą i partią w jednym ręku nie jest na pewno dobre. Jeżeli mówimy o tym, co nas czeka, to nas czeka bardzo poważne i to właściwie od jutra starcie. I to takie starcie o model funkcjonowania państwa. Bo w wielu obszarach bardzo wrażliwych, chociażby ten obszar sprawiedliwości i funkcjonowania prokuratury, sądownictwa i tak dalej, będziemy mieli pewnie dużo okazji do tego, żeby się bardzo poważnie spierać, czy standardy demokratyczne, czy procedury są zachowywane, czy odwrotnie są nadużywane bądź łamane. Mówię o tym w najbliższym czasie, także w innych obszarach, w których będziemy musieli wykazać się bardzo poważną, nie tylko merytoryczną analizą, ale szybką reakcją. Można powiedzieć, że do tej pracy potrzebujemy także partnerów, zbudować dużo szerszy front niż sama platforma, niż jest nią sama platforma. Ale czy to Ewa Kopacz ma budować ten front? Czy może to zrobić jedna osoba? Nie może tego zrobić nawet jedno ugrupowanie. Sojusz ludzi rozsądku, także znajdujący się dzisiaj w parlamencie, w innych klubach, będzie nam bardzo potrzebny. Przed nami stoi wyzwanie obrony modelu demokratycznego, zagrożenie nacjonalpopulizmem, tak bym to nazwał w tej chwili. I widać to bardzo wyraźnie też po konstrukcji tej personalnej rządu. Grzegorz Schetyna czy Ewa Kopacz na szefa Platformy? No, ja uważam, że na ten czas trzeba się tak przeorganizować, jak zwykle czynią to formacje wojskowe, więc potrzeba już mniej koncyliacyjnego i takiego, powiedziałbym, miękkiego zarządzania, potrzeba dużo bardziej sztabowego działania. Myślę, że zespoły poselsko-senatorskie właśnie dość obszerne powinny bardzo szybko odpowiadać na te pierwsze propozycje, które usłyszymy, bądź te pierwsze działania, które zobaczymy. Ale tych wyzwań będzie więcej. No, zobaczymy, jak będzie wyglądał szczyt NATO, którego gospodarzem będzie Antoni Macierewicz. No, wiele rzeczy, które wydają się, czy wydawały się niedawno niektórym niewyobrażalne, nawet tym, którzy głosowali na tę formację, nagle staną się faktem i będziemy mieli problem dużo poważniejszy tylko niż to, co dotyczy samego wizerunku, samego odbioru tych nominacji. Ja pytam o nazwiska, pan odpowiada wartościami, wskazaniem wartości. Tak, bo uważam, że to jest koncyliacja istotne. Kontra sztabowcy, to ja rozumiem, że jednak Grzegorz Schetyna. Uważam, że tak, że na ten czas lepszy jest ten wariant sztabowy. Krótko mówiąc, w zasadzie dzisiaj powinniśmy pani premier zadedykować piosenkę Edyty Bartosiewicz Skłamałam tak na dobry poranek, no bo przecież pamiętam i wszyscy pamiętają, jak prezentowała Jarosława Gowina tak jako kandydata na ministra obrony narodowej. Takich kwiatków oczywiście jest dużo, dużo więcej i wydaje mi się, że ten materiał jest bardzo bogaty. Myślę, a Ewie Kopacz, co by pan zadedykował? Żebyśmy wszyscy razem rzeczywiście w zgodzie tego przegrupowania dokonali, bo dla każdego jest zadanie i myślę, że nie warto tracić energii na szukanie przeciwnika, nie tam, gdzie on jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Sygnałów Dnia był Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji z Platformy Obywatelskiej. Jest taki utwór Perfektu, nie wiem, czy pan zna. Tak. Tak? A, tak, tak, wiem, o którym pan mówi. Nie, myślę, że nie jest on dzisiaj do dedykowania potrzebny, wręcz odwrotnie. Myślę, że jest, nastroje są bojowe i będziemy bardzo trudną dla naszych partnerów opozycji.
Sygnał dnia jest 8:34. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.